Chciałbym się zatrzymać dzisiaj na chwilkę na czytaniu z Dziejów Apostolskich. Paweł przybył do Koryntu w momencie, kiedy w Atenach podjął ewangelizację, mowa na Areopagu, z małym rezultatem, jak mówią Dzieje Apostolskie, tylko nieliczni się nawrócili. Więc jak na Dzieje Apostolskie, które cały czas mówią o licznych nawróceniach, to była trochę inna informacja. I wtedy udaje się do Koryntu sam, ponieważ jego towarzysze zostali gdzieś po drodze, aby gdy Pawła wyrzucili z miasta, to żeby formować dalej wspólnotę. I Paweł udaje się do Koryntu i w Koryncie przez dłuższy czas robi namioty. Mieszka z rodziną, pracuje razem u Pryscyli i Akwili i tam razem wykonując zwykłe prace, tylko w szabat idzie do synagogi i mówi o Panu Bogu, mówi o Chrystusie, przesłuchuje się, natomiast miał dosyć długi okres, około pół roku, na to, że pracuje. I słowa, które dzisiaj do niego mówi Bóg, które słyszymy w Dziejach Apostolskich, brzmią: przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście. Przestań się lękać i zacznij mówić, bo ja jestem z tobą. To słyszy największy ewangelizator w historii Kościoła, apostoł narodów. Przyszedł moment w jego życiu, kiedy zakładając nowe dzieła, nowe wspólnoty, jest wyrzucany z miejsca i z kolejnego miejsca, bo łamie tradycję, bo jest przeciwko, zdaniem kapłanów, przeciwko Bogu, i nie postępuje zgodnie z tradycją i wychodzi do tych, których do tej pory synagoga, czyli świątynia, unikała, mówiła, że to są nieczyści, z nimi nie wolno pracować, mówić do nich o Panu Bogu. Wychodził do pogan i przez to cały czas z miasta wyrzucany, biczowany, ogłaszany heretykiem. I jeszcze, gdy udał się do Aten, tam misja nie była taka, jak oczekiwał. I to wszystko, możemy to oczywiście pobożnie ubrać i powiedzieć, Paweł miał czas, że wykonywał pracę razem z ludźmi. Szył namioty i na siebie zarabiał. Ale czytając dalej Dzieje Apostolskie, widzimy, że Paweł doświadczył zmagań wewnętrznych, że zaczyna się bać, że to wszystko, co robi, jest już z takim trudem, z takimi przeciwnościami, gdzie dostaje wszędzie po głowie, że można by sobie zadać naprawdę pytanie, czy ja nie jestem w jakimś, czy ja siebie nie oszukuję, czy mam tak robić, może trzeba trochę odsapnąć, może trzeba trochę zwolnić. I wtedy na to wszystko słyszy słowa: przestań się lękać, a głoś, nie milcz, a mów, ja jestem z tobą. Bardzo w tym kontekście mocne słowa, i on to robi. Zaczyna wychodzić do ludzi, zaczyna głosić z mocą i to, co słyszeliśmy dzisiaj dalej w Dziejach Apostolskich, ludzie występują znowu przeciwko niemu. Ale Galio tym razem zwęszył, o co w tym wszystkim chodzi, że to jest intryga i spowodował, że to nie Paweł został biczowany czy poniżony, tylko przebożony synagogi. W końcu gdzieś ta sytuacja się obróciła, że Paweł nie cierpiał już fizycznie, ale to doświadczenie odrzucenia apostoła, doświadczenie poniżania go, biczowania, można by powiedzieć, że to mamy ludzi z żelaza, jak święty Paweł, których nic nie rusza, że głoszą, są biczowani, wyrzucani, odrzucani, nękani i nic ich nie rusza. A się okazuje jednak, że to są ludzie,
I chociaż mocni w Bogu, mocni w duchu, to są ludzie, których w pewnym momencie zaczynają się wycofywać. Paweł zaczyna się w pewnym momencie zatrzymywać, wycofywać z tego dobra, które czynił, i Bóg go upomina: nie wycofuj się. Bóg go upomina: idź dalej, przestań się lękać, a głoś. Nie milcz, a mów. I w Koryncie zakłada bardzo dużą wspólnotę. Jest tam prawie 2 lata. Czyli to jest najdłuższe miejsce, w którym może głosić Chrystusa. Najdłużej, jak przebywa później jeszcze, takim miejscem jest Efes, gdzie zakłada szkołę ewangelizacyjną. Ale to są wspólnoty, z którymi ma później problemy. W Koryncie bardzo dobrze wiemy, że z listu do Koryntian, że z jednej strony mówi tam hymn o miłości, piękne rzeczy, a z drugiej strony upomina ich o to, że przyjmują pogańskie życie moralne. I to wszyscy. Upomina ich z powodu homoseksualizmu. Upomina ich, i to tam są bardzo różne dziwactwa, które opisuje. Upomina, jak przełożeni żyją. A jednocześnie jest to wspólnota, którą Bóg błogosławi, bo tam mówi, tam chce, żeby powstała. Mów tam. I pozwala mu tak długo tam być, żeby założył tę wspólnotę, do której później pisze 1 i 2 list do Koryntian. Wiadomo, że listy świętego Pawła nie są tylko do tej grupy osób, ale do całego Kościoła i ponadczasowe. Tak Duch Święty prowadził te pisma świętego Pawła. Natomiast chcę pokazać, patrząc na to dzisiejsze słowo z Dziejów, to jest 18 rozdział, zmagania człowieka, który głosi. Zmagania człowieka, który oddał życie Chrystusowi, przemienił się całkowicie w mocy Bożej i w głoszeniu napotyka na takie trudności, takie zmagania. Jednocześnie Bóg go budzi, a potem i tak dalej ma problemy z tą wspólnotą, z kolejnymi prześladowaniami. Ale Bóg go budzi: przestań się lękać, a głoś. To są słowa do nas też, ale też i wołanie do nas o modlitwę za tych, którzy odważnie głoszą Ewangelię, którzy wchodzą w środowiska, które są w patrzeniu naszym, kościelnym, środowiskami wyrzutków, trędowatych, gorszych. Teoretycznie takich środowisk nie ma, ale wiemy, że są. Także niech nasza modlitwa za tych ludzi będzie gorliwa, szczera, a sami też słuchajmy tego, co mówi Słowo Boże. Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz. Amen.